Halo, halo, dzień dobry. Holmes znowu nadaje. Jestem w Ornecie. To jest województwo warmińsko-mazurskie, powiat lidzbarski. Takie miasteczko gdzieś tam na uboczu. Tu wrony zawracają i psy tyłkami szczekają. Ogólnie nie ma tu żadnej głównej takiej drogi. Można jechać z Olsztyna na Pieniężno albo na Braniewo, ale tam też za duży ruch nie jest, tak? Dobra, zakładam czapeczkę Holmesa, Sherlocka Holmesa i mamy do przetestowania kebaba. Shake kebab, 24 godziny. Opinie. Kebab w smaku jest ok, ale mięsa w stosunku do kapusty to praktycznie nie ma. Jakbym chciała samą kapustę, to bym wziął samą surówkę, a nie kebaba. Wczoraj były zamawiane dwa duże i było to samo, trochę słabo. Osobiście uważam kebab. Jest jak na razie jednym z najlepszych lokalów do zjedzenia w Ornecie. Obsługa jest miła, atmosfera jest świetna, a jedzenie samo w sobie wymiata. Plus nie mogę zapomnieć o dużym wyborze, jak dla mnie lokal 10 na 10. Czasem przypadkowo, w czasie wycieczki wpadasz do takiego miejsca i okazuje się, że kebab jest świetny. Świeże warzywa, dobrze przyprawione mięsko, bardzo sympatyczni właściciele. Na początku było spoko, teraz coś jest nie tak. Chrząstki w mięsie, przy pierwszym gryzie, niektóre kawałki gumowe. Jakbym żuł oponę, sos ostry kompletnie bez wrażenia. Typowa kula mocy zalana sosem. Tak to jest, jak panuje brak konkurencji. Większego wrażenia na mnie nie zrobiło. Być może dlatego, że nie jestem entuzjastą takiego posiłku. Zamówiłem z samym mięsem, a dostałem z surówkami. A to już czwarty albo piąty raz, jak tu przyjeżdżam, ale w smaku dobry, więc wybieram ten. Kebab bardzo smaczny, mocno ścięty, zwarty, bardzo dokładny, zawinięty, sporo mięsa. Myślałem, będzie średni, a okazało się całkiem na odwrót. Polecam. Tutaj staróweczka taka mała i mają tutaj postój płatny od poniedziałku do piątku, 7:15. Przy ratuszu. Jakaś duża kotwica tutaj na środku stoi. Ciekawe, co to jest. MS Orneta pływał po morzach i oceanach, sławiąc miasto w latach 1962-1985. A tu ratusz mamy. Taki stary budynek z czerwonej cegły. Ogólnie to na starówce nie widzę tu jakichś kebabów czy coś. Tu coś jest. Słodka Italia. A, to lody chyba. Ratusz. Podobno został wybudowany na jaskini smoka. Dlatego w herbie Ornety jest smok. Kościół czy katedra? Wiatr się zerwał. Będziecie mieli szum. Podobno trzeba zwrócić uwagę na te żygulce tam. Takie smocze paszcze, to też się wiąże z herbem Ornety. Ciekawe, czy tamtędy woda leci? Chyba nie. Dołem leci woda. O, ten herb Ornety, nie? Ze smokiem. Gdzie jaskinia była pod ratuszem. I tu ten kościół wysoki, wielki. I gołąb. Wysoki. Nie wchodzę tam do kościoła, bo pani odkurza. I nie będziemy jej przeszkadzać. Toaleta. Jest jakaś malutki zlewik. Jest. Prosimy o niewrzucanie papieru toaletowego. Tylko do śmietnika. Jest zamek. Można się zamknąć, można na dwójeczkę, ale papier toaletowy trzeba mieć swój. Dobra. Mały kosztuje 15, a specjalność zakładu 24 zł. Wzięliśmy specjalność zakładu.
I mamy do przetestowania kebaba z Ornety. Były kebaby małe po 15 zł tutaj. I taki specjalność zakładu przetestujemy za 24 zł. I właśnie tą specjalność zakładu dzisiaj będziemy testować. Idzie na burzę. No i dobra, przetestujmy tego kebabosa. Pierwsze gryzy wydaje się normalne. Nie wiadomo dlaczego to specjalność zakładu. Ogólnie po kilku gryzach nadal nie wiem dlaczego to specjalność zakładu. Trochę sera czuć. Ogólnie tylko trochę tam więcej sera tak czuję jakby. Ale jakbym miał zamawiać następne, to raczej specjalny z zakładu za 24 zł bym nie zamawiał. Bym zamawiał normalnego, małego za 15 zł, tak? Bo aż takiego wow, to tu jak na specjalność zakładu nie ma. Także jeżeli tutaj w Ornecie byście chcieli zamówić, to raczej mały macie 9 zł na plus, a w dużej różnicy nie ma. Także kebab nie zwala z nóg, jest w miarę ok, takie mocne 3+. Ogólnie lokal kibelek ma, malutki zdewik ma, kibelek jest zamykany, także można tam na dwójkę usiąść, ale papieru toaletowego nie ma, to trzeba papier toaletowy w razie czego ze sobą gdzieś tam w torbie nosić. Obsługa miła, taki niższy, bardzo sympatyczny człowiek. Podsumowując, miasteczko takie na oboczu, nic ciekawego nie ma, do zwiedzania nic ciekawego nie ma, także specjalnie nie warto tam jechać. Kebab taki przeciętny, niczym się nie wyróżniał, nie był najgorszy, taki przeciętniak ogólnie, nie? Jeżeli będziecie jechać, no to można spróbować, tak? Lepsze to zawsze niż jakiś hot dog na stacji paliw. Ale specjalnie bym nie jechał, nie? Taka moja opinia. Dobra. Podróżnik, podróżnik, ty zostaw łapka w górę.